Uff, ależ jest gorąco. Co nie, Amar? Witam, dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik. Myślę, że to dobra pogoda na dawanie w gazik. Ale to nie dokładnie teraz, dlatego że teraz piątek, piąteczek, piątunio i pomimo, że jest tak gorąco i wszyscy się wylegują i wszyscy odpoczywają, tylko nie Kazik, dlatego że Kazik oprócz dawania w gazik w piątek, piąteczek, piątunio musi i chce zrobić dla was odcineczek. A odcineczek dzisiejszy, moja lebiodo, będzie właśnie o lebiodzie. Co to jest ta lebioda? Lebioda to roślina, którą zapewne każdy z was zna z widzenia, ale nie każdy wie, że to właśnie ona. Tak wygląda. O, proszę bardzo. I ta roślina zwana onegdaj. Szczawiem. Nie, wróć. Szpinakiem dla ubogich. Była kiedyś jedzona w domach przez ludzi. Dzisiaj już nikt raczej lebiody nie je, natomiast z powodzeniem można ją podawać kurom, bo kury wręcz się nią zajadają i za chwilę wam to pokażę. Tylko ją uzbieram. Zobaczmy, co tutaj ciekawego rośnie w tym zielonym zagajniku. Widzę, że mam tutaj również koperek, który jakimś cudem sam się wysiał. O, proszę bardzo. Tam widzę byczki. Tutaj nawet rośnie pomidor. Ciekawe, czy coś z niego będzie. Jeśli się nie mylę, to tutaj mam ziemniaki, więc sporo tego towaru, ale dzisiaj chciałbym zająć się lebiodą. I tej lebiody trochę nazrywać dla kur. Jak powiedziałem, jest dzisiaj mega gorąco. Wszyscy leżą, zwierzęta, ludzie biwakują, leżakują, odpoczywają. Ja rzucę tutaj okiem jeszcze. O, nawet Teresa ze swoimi kurczakami już siedzą w cieniu, bo naprawdę temperatura jest taka, że najlepiej byłoby wskoczyć do basenu albo do jacuzzi, żeby się schłodzić. I niewykluczone, że ja na koniec tego dnia również się schłodzę, ale najpierw nagram wam odcineczek. Słuchajcie, jaka ciekawostka. Może ktoś z was będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd w moim oczku małe rybki. No skąd wzięły się małe rybki w moim oczku? Co prawda dorosłe ryby tutaj są. Są to karasie, a także mam tutaj kilka. On się bodajże nazywa karp koi. No taki chiński czy japoński ozdobny karp. Co prawda nie widać ich w tej chwili, bo woda zrobiła się znowu brudna i nie wiem dlaczego. Wsypuję tutaj taki preparat, żeby tą wodę oczyścić, ale to mi się nie udaje. Natomiast zachodzę w głowę, skąd w moim oczku wziął się na rybek. Słuchajcie, ani moje ryby nie widziałem, żeby było tu jakieś tarło. Zresztą sami dobrze wiecie, że to oczko jest tutaj stosunkowo od niedawna. I dzisiaj patrzę, a w oczku pływa mnóstwo narybku. Te rybki są takie malutkie, wyglądają prawie jak głupiki, które się klują w akwariach. No w tej chwili nie widzę żadnego, tak aby wam pokazać. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że widziałem tutaj dzisiaj mnóstwo rybek. O, widzę jedną. Spróbuję wam pokazać. No i uciekła. Nie wiem, czy to widać. Ja ją przed chwilą widziałem.
Ja przed chwilą ją widziałem, ale popłynęła głębiej. No, w każdym razie skądś wzięły się tutaj małe rybki. I ciekaw jestem, skąd, a także co to za ryby. Natomiast wracając do tematu lebiody. Zobaczcie, jak to szybko więdnie. Dopiero zerwana, a już więdnie, ale to nic. To nic nie przeszkadza, ani mnie, ani wam, ani kurom nie będzie przeszkadzało. I pokażę wam teraz, jak kury lubią lebiodę. Mam lebiodę i co? I nie zawaham się jej użyć. Proszę bardzo. Widzicie? Widzisz, jak je? Forfeiter. Tak, także jeśli u was rośnie lebioda, a jestem pewien, że rośnie, to z powodzeniem możecie ją serwować swoim kurkom. Za chwilę zabiorę was do loży VIP-ów i promotorów, do pana mecenasa. Ale zanim to nastąpi, to rzućmy okiem, co tam słychać u kurczaków i u Stasia, bo widzę, że Stasiu rzucił narzędzia pracy. Co jest, Stasiu? Bierz się tutaj za grabienie. Nie rzucaj grabiami. O. A ty, Malwina, dlaczego przeszłaś za płot? Zostawiła, zobaczcie, kurczaki. I spaceruje sobie. Kurczaki rosną. Ich upierzenie staje się coraz ciekawsze. Ubolewam tylko nad tym, że wśród nich są również koguty. No, ale niestety, takie życie. A sponsorami dzisiejszego odcinka są Billie Jean i pani Krysia 58. Od Billie Jean dostałem, zobaczcie, taką sympatyczną kartkę. Pozdrowienia z Warmii dla kurnika Kazika. Co prawda nie jest podpisana, ale mam nadzieję, że się nie mylę i że to jest właśnie kartka od Billie Jean. W kopercie znajdowało się również wsparcie dla kurek, za które serdecznie dziękuję. Natomiast od pani Krysi 58, zobaczcie, dostałem taki piękny album, chociaż właściwie to się chyba nazywa klaser, bo ponieważ znajdują się tutaj znaczki pocztowe z ptakami i znajdują się tutaj również znaczki z kurami, które za chwilę wam pokażę, ale pozwólcie, że przekartkuję po kolei, ponieważ znaczki są naprawdę bardzo ładne. O, proszę bardzo, takiego bażanta kiedyś miałem. A takie znaczki z ptakami drapieżnymi miałem, będąc nastolatkiem. Jeśli się nie mylę, to któreś z tych znaczków również. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Proszę bardzo, jaka ładna tutaj seria. Ptaki polskie, ptaki egzotyczne. O, a tutaj są znaczki z kurami. Jest również Reksiu, Reksio i kury. A na końcu znaczki pszczelarskie, ponieważ mój ojciec prowadzi pasiekę, jest pszczelarzem, więc to również jest bardzo miły akcent. Zarówno pani Krysi 58, jak i Billie Jean serdecznie dziękuję za wsparcie. Za wsparcie kurnika, za wsparcie kurek i żyjących tutaj ptaków. Dziękuję bardzo za sympatyczne upominki.
serdecznie Was pozdrawiam, zarówno Ciebie, Billie Jean, jak i Panią Krysię 58. Pozdrawiam wszystkich VIP-ów i promotorów i jak zwykle przesyłam Wam wielkie brawa. A w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Jaki gazik, jaki gazik. Oto dżem, tu robi Kazik.